Płaczem zazwyczaj reagujemy na obecność wielkich emocji, smutku, gniewu lub szczęścia. Nie zastanawiamy się nad tym, łzy po prostu lecą nam z oczu. Jednak niewiele osób wie, jak korzystny ma to wpływ na organizm i psychikę człowieka. Hasz, dlaczego nie warto powstrzymywać się od płaczu? Znak zapytania. Redukcja stresu. Produkcja łez wpływa na układ nerwowy człowieka, a w rezultacie relaksuje ciało, łagodzi stres, koi emocje, poprawa nastroju, podczas płaczu uwalniają się duże ilości endorfin i oksytocyny, których celem jest poprawa nastroju. Dlatego po płakaniu czujemy się o wiele lepiej. Sygnał dla otoczenia. Rolą płaczu i łez jest również okazanie osobom w otoczeniu, że potrzebujesz wsparcia. Jeśli płaczesz, to jest jasny znak dla kogoś, że potrzebujesz pomocy. Łagodzenie bólu fizycznego. Badania dowiodły, że płacz ma również działanie terapeutyczne na ból fizyczny. Ma to związek z produkcją endorfin i oksytocyny, które są naturalnymi środkami przeciwbólowymi. Pomaga zasnąć. Redukcja stresu, odprężenie i ogólne zrelaksowanie całego ciała po płaczu sprawia, że o wiele lepiej nam się zasypia. Oczyszczanie gałki ocznej. Łzy mają również działanie antybakteryjne. Pomagają oczyścić i odświeżyć oko,